ten kierowca najwyraźniej wybrał drogę na skróty. Film kręcą czy coś, film akcji? Okazało się jednak, że to nie film. Mówię, wariat jakiś, ktoś jedzie samochodem, no ale no w szoku byłem. Bo taki widok w centrum miasta codzienny nie jest. Ludzie pouciekali z boku, potem się zebrał tłum, zaczęli dzwonić na policję. Ale wtedy kierowca był już w pobliskiej szkole. Widocznie uczniowie bardzo pragnął wiedzy, że aż autem wjechał do naszej szkoły. Nie wiadomo, czego pragnął, gdy chwilę później staranował bramę cerkwi. Wziął, po prostu wszystko zładował, co mu poodpadało do samochodu. W końcu kierowca został zatrzymany. Prosto z szoferki trafił na oddział psychiatrii. Tu musi lekarz, specjalista wypowiedzieć się. Wiadomo już, że był trzeźwy. A co się stanie, jeśli będę przejeżdżać obok takiego elektromagnesu? Uda mi się przejechać? Jeśli będzie włączony, nie ma pan szans. Proszę spróbować. Czy faktycznie potrafi zatrzymać samochód w miejscu? Oprócz samej masy auta musi poradzić sobie także z jego przyspieszeniem. Rzeczywiście, magnes skutecznie zatrzymał samochód. Cel namówić miliarderów do oddania majątków na cele dobroczynne, za życia lub po śmierci. Wydaje się to niemożliwe, a jednak inwestor Warren Buffett i założyciel Microsoftu Bill Gates znaleźli 34 takie osoby. O tej informacji już powiemy w kolejnym wydaniu, już o godzinie 15.15, na które serdecznie zapraszam. Co ciekawe, możliwość magnetyzacji żywych istot odkryto tu przez przypadek. Magnes jest tak silny, że potrafi namagnetyzować cząsteczki niemetalowych substancji. I rzeczywiście, żabka naprawdę swobodnie unosi się w powietrzu. Siła magnesu oddziałuje na cząsteczki wody w organizmie. Kierunki pola magnetycznego magnesu i cząsteczek wody w ciele żaby są przeciwstawne, dlatego swobodnie się unosi. Dla przypomnienia, podczas tego eksperymentu żabie nie dzieje się żadna krzywda. Po wyłączeniu prądu zwierzę wraca do naczynia z wodą. Ale pogodę ma dobrą, więc może dlatego zostaje. W Hiszpanii 36, tak, bardzo dobrą. U nas na szczęście możemy nie do 36. Możemy zrobić mu test? Zobacz, w Hiszpanii tak, 36, a powiedz mi w Hondurasie? Honduras? To będzie odpowiedź statystyczna. Tam o tej porze roku są deszcze, burze i tak 32-33 stopnie. Ale akurat Honduras to takie miejsce, gdzie temperatura jedzie. Cały rok jest stała. Więc tutaj zagadki specjalnej nie będzie. No proszę. Bo tam nie ma zimy, lata, wiosny, jesieni. To jest pogoda bardzo, temperatura jednostajna. Natomiast co do opadów, to teraz pada. Tak. Teraz właśnie w Hondurasie w tym pada. Momencie. Możemy na tym pasku podać. Teraz tak. W Hondurasie pada. Pada. Deszcze niespokojne. Jesteście dzisiaj tacy, no nie chciałbym użyć słowa złośliwi, dobra, ale w tym kierunku. A kto ci jabłko dał? No fakt, przepraszam, dostałem zielone jabłko tak kwaśne, że... Podjęła się rejsu dookoła świata. Laura Dekker jest Holenderką i ma zaledwie 14 lat, ale nie pierwszy raz o niej słyszymy. Młodziutka żeglarka chciała wypłynąć w podróż już rok temu, tyle że nie zgodził się na to sąd. Teraz zakaz cofnął. Od ponad roku Laura analizowała wszelkie problemy, jakie mogą pojawić się podczas samotnego rejsu. Od umiejętności zszywania ran do radzenia sobie z brakiem snu w trakcie wyprawy. Może ty myślisz o tym słowie akurat? Halo? Tak, słucham. Dzień dobry panu, witam serdecznie. Proszę pani, połączyłem się tam z numerem 704-307-324. Tam jest bajka, karta. Nie, talia. To nie jest ten numer 704-307-111 albo gwiazdka 73221. Bardzo proszę przełączyć się na antenę TVN7. TVN7, dobrze? 25. Brawo, a więc państwo miejscy. Wygrali w sprawie dźwigarów. Dźwigary wiemy oczywiście, konstrukcje podtrzymują, tym się różnią od ogarów. Prawda, że gdyby Mickiewicz wiedział, jak to się nazywa, to by napisał dźwigary poszły w las. Wielbłąd. Wielbłąd, to by tak było.
też nie. Nie, tak jest wielbłąd. Był wielbłąd, tak. O, proszę bardzo, jest wielbłąd. I co to można oznaczać? Ciężki gar wyrósł komisji. To właśnie po tych dzisiejszych... A niech teraz... pan naleje na komisję. Znaczy nie na komisję, ale znaczy... komisji. Nie, niech pan naleje na komisję. Nie, co komisji? Nie bójmy się co tych słów. Zobaczymy. Hop, o, ojej. Nie wiem, czy to nie za mało wosku, bo to na 11 sprawiedliwych. Nalejemy na całą komisję, za jednym razem. Za jednym razem. O, prosimy, tak. Ślimak. Nie. No i kochani, o nie, to jest jakiś lewiatan, zwierzę straszne. Proszę zobaczyć, ślimak wyraźnie. Rzeczywiście tak, ślimak jest komisja. Jest ślimak. Zgadza się. No tak, nie, no, nie, no mam widzimy, tylko jak proceduje komisja. No tak, ale tak. Ja tu wyraźnie widzę ślimaka. To i to Winiczek, ślimak. Winiczek, tak, ślimak. Tak. Kogoś się toleruje, na przykład kto jest sławny, to się go toleruje. Prezydenta się toleruje, na przykład jak musi gdzieś przejechać, to stoją na ulicy policjanci, żeby nie było jakiegoś bombardowania. Miejsca na parkingu jest zwykle za mało. Czy zmieścimy nasz pojazd? Dziś czujniki zbliżenia z tyłu i ewentualnie z przodu znajdują się już na wyposażeniu wielu samochodów. Volkswagen w niektórych modelach zaproponował system wspomagania parkowania, który potrafi z pomocą radaru zmierzyć wolne miejsce i zarejestrować przeszkody, takie jak słupki. Kiedy kierowca potwierdzi funkcję wspomagania parkowania, samochód samodzielnie wjeżdża na wstecznym biegu na wolne miejsce. Kierowca musi jedynie skorygować ustawienie pojazdu przez wyrównanie do przodu. System oblicza idealną drogę zaparkowania pojazdu, tak jak to widać na schemacie. W przypadku udoskonalonego systemu automatycznego parkowania nie tylko pomiar i ruch do tyłu, ale również korekta ostatecznej pozycji parkowania odbywa się automatycznie. Żegnaj z moro kursu na prawo jazdy. Będziemy mówić o tym... To nie tak miało być. Witamy na pokładzie linii lotniczych o nazwie Never Come Back. Życzymy miłego lotu. To nie reklama nowych, tanich połączeń lotniczych, a powitanie WC ducha, jakiego można usłyszeć siedząc w toalecie. Głos namawia, by w ten sposób mężczyźni załatwiali swoje pilne potrzeby siedząc. Duszek kosztuje 6 euro, a pomysłodawca liczy na to, że głos będzie można usłyszeć nie tylko w Niemczech, ale już wkrótce w toaletach brytyjskich, kanadyjskich i włoskich.